Sprawdził pan, panie Baliski, zamówienie oleju rzepakowego? Wszystko sprawdziłem. Jutro wysyłamy na bocznicę kolejową. Transportuje Hartwig do Poznania. A ocet? Co z ocet? Ocet winny zupełnie nie idzie. Jeszcze panu powiem więcej, panie prezesie. Telefonowałem do winiar. Trzeba nam reklamy. Daj pan ogłoszenie w tej naszej gazecie, od czego się mamy. Moja mojej cóż odłodzę, to im nie pójdzie. Dobrze. Telefonowali z Grabówki, młyn parowy stanął i pytają, co mają robić. Ja nie pojadę, nie mam czasu. Wyślę pan mechanika, niech naprawi i koniec. Co tam jeszcze? Jutro ma pan spotkanie w Związku Przemysłowców. Dzwonili z drukarni, że papier się kończy. I tak. Przypominam, że za 3 dni są urodziny pańskiej żony. Chciał pan kupić prezent. Dobrze, zamówi pan kwiaty, panie Balicki. Azalie, dużo azalii. Dokąd jedziemy, panie prezesie? Do klubu, jak zawsze. Nie, już późno, jadę do domu. Pana Balickiego wysadzimy przed bankiem kredytowym. Rzuci pan im te asygnaty na stół i powie, że nie potrzebujemy ich łaski. Kredyt dostaniemy od kogo innego, prywatny. Jeszcze będą prosić, żeby wziął. Oczywiście, że tak powiem. A wie pan, co o panu mówią, panie prezesie? Nie obchodzi mnie, co mówią ludzie. Do tej pory nazywano pana królem oleju, a teraz mówią, że pan chce być królem nafty. To dopiero projekt. Dzień dobry, Steniu. Emma? Emma?
No i co panowie postanowili? Wyjdzie coś z mojego pomysłu? Ja wiem, że panu brzydzą niemieckie pieniądze, ale beze mnie nie dacie rady syndykatowi. Nafta to zawsze dobry interes. No więc co, przystępujemy? No, jest tam kolej przy tych pańskich polach naftowych? Wszystko na miejscu, kolej też. A ropa po prostu chlupie pod nogami, zaraz wytryśnie. Ja przystępuję, pan ma szczęśliwą rękę jak pański ojciec. A panowie? No więc jak przystępujemy? No, spróbujemy. Cieszę się. Dostałem dzisiaj rano telegram z Berlina. Świdry narzędzia do wiercenia dostarczy firma Hoeneß ze Stuttgartu. Meine Herren, es kommt gerade die Sterne unseres heutigen Abends und die Scheinheit von Krakau. Edi, poczęstuj mnie papierosy. Czy goście źle się bawią? Dlaczego nie ma szampana? Edi, każ podać szampana, bez szampana nie ma zabawy. Panie Adamie, niech mnie pan poprosi do tańca. Właśnie o tym marzyłem, tylko nie śmiałem prosić. Wcale panu nie wierzę. Pan musi być okropnie zepsuty przez kobiety. Cieszę się, że przyszłaś. Ale ty się nie cieszysz. Wszystko nas dzieli, nie od dzisiaj, prawda? Twoje poglądy na życie są niebezpieczne. Ja buduję, a ty niszczysz. Czy dlatego, że nie uważam, że jest wszystkim dla kobiety zostać królową olejów, nafty, musztardy i czegoś tam jeszcze? Wybacz, ja nie mam talentu do kobiet, tak jak Borowicz. Zdaje się, że przepadasz za nim. Owszem, lubię go, bo jest ambitny. Z czego się śmiejesz? Ja także jestem ambitny, a mimo to nie przepadasz za mną. Dobry wieczór. Cześć, Anna. Dlaczego tak późno przyszłaś? Och, nie mogę nic wydawać. Widziałem panią wczoraj w teatrze. Co pani sądzi? Zatruty pocałunek. Rzecz fenomenalnie, frenetycznie głupia. Wyszedłem po pierwszym akcie. Domyślam się, co pan Panie Adamie, niech pan to jeszcze raz pokaże. Koniecznie. Mogę pana słuchać godzinami. To takie zabawne. Naprawdę. Uwielbiam, jak pan pokazuje Janicza. Panie doktorze, moje nazwisko Pinson. Rozumiem, pacjentka czeka. Ale objawy mojej choroby są o wiele bardziej niepokojące. Kiedy rano siadam do stołu, to jestem piekielnie głodny. Ale jak tylko zjem obfite śniadania, apetyt momentalnie znika. Co robić, panie doktorze? Co robić, proszę pana? Natychmiast po zjedzeniu drugiego śniadania znowu przestaję być głodny, proszę pana. Interesujące, prawda? Za to przed obiadem wszystkie te same objawy od początku. Interesujące, prawda? Przed kolacją, panie doktorze, jestem tak głodny, że zjadę wołu.
Panowie, idźcie już do domu. Proszę przyjść rano, posprząta się jutro. Potem przyjdziecie do biura po pieniądze. Tak, panie prezesie. Tak jest? Ty także idź już spać. Pogaś światła. Dobrze, przyniosę. Byłaś wspaniała, jak zawsze. Ty również. Wszyscy cię podziwiali. To okropni ludzie. Ale musimy ich zapraszać. Tak, wiem. Są ważni, żeby ugruntować twoją pozycję. Moją pozycję? Tak, masz rację. Następnym razem zaprosimy kogoś znaczniejszego. Jestem senna. Idźmy spać. Wiesz co, Edwardzie? Taka jestem zmęczona, więc śpi dzisiaj u siebie. Co to za kobieta? 5 lat. 5 lat być żonatym i nic nie wiedzieć o niej aż do ostatniego dnia, kiedy odeszła z zimnym spokojem. Uciekła. Uciekła z tym głupim osłem. Co ja takiego zrobiłem? Przecież byłem bez zarzutu, więc dlaczego? Boże, co za ohyda. I to moja żona, Emma. Daj mi nazwisko, ona się tam tarza z tym. Moja Emma. Zarzutu, aby stawić światu czoło. A o niej trzeba zapomnieć. Zapomnieć. No tak. Szykuję obiad, a jej nie ma. Służba jeszcze nie wie. A może nie mówić nic nikomu? Może nagle wszystko się jakoś zmieni? Może to jakieś nieporozumienie? Ależ gdzie tam? Życie po prostu toczy się dalej. Szykuję obiad. Zaraz będą podawać do stołu. Gdyby wróciła, gdyby Emma pojawiła się nagle znowu w domu, przebaczyłbym jej wszystko bez jednego słowa. Żeby tylko wszystko było tak jak dawniej. Ach, jesteś tutaj, Styniu, szukam cię wszędzie. Zaraz przyjedzie pan na obiad. Będzie z kolegami.
Wyjmij te angielskie fajanse, wiesz, te duże niebieskie talerze i zmień obrus na błękitny. Będzie lepiej pasował do talerzy. Dobrze. Czy podać wino? Podaj czerwone, to co zawsze. Pośpiesz się, bo pan telefonował, że już jadą. Pokaż się, jak wyglądasz. Bardzo ładnie. No ładnie. Bardzo lubię kwiaty na stole. Można wtedy podać choćby chleb z masłem i biały ser i wszyscy uważają, że przyjęcie było wspaniałe. A teraz nauczę cię układać serwetki. Serwetki muszą być dobrze wykrochmalone i nie stawiamy ich na sztorc. Tak robią w restauracjach. Edward, kochanie, o której przychodzą goście? Musimy mieć stałego recenzenta teatralnego, to koniecznie. Idziemy? Nie mogę przecież pracować sam. Ależ panie Adamie, artykuł bardzo się podobał, zrobił wrażenie w całej Galicji. Naprawdę pan to zrobi najlepiej. Pan ma taki nowoczesny styl, wprost paradoksalny. Ależ naprawdę? Panu. Co tam słychać, jak nagle? Nie jest dobrze. Nie ma nowych zamówień z Warszawy ani z prowincji. Tylko stali prenumeratorzy, tak jak zwykle. Panowie, sam zapełniam pół mówi. Ostatnio zająłem się nawet tematyką społeczną. Opieka nad wdowami po żołnierzach to piękny temat, ale nie dla mnie. Powinniśmy więcej pisać na tematy codzienne, to ludzi interesuje. Mielibyśmy więcej czytelników. Nie, czytelników nie łapią sobie sensacyjne popołudniki. Tajemnicze zwłoki w stanie. Kobieta skazana na gilotynę, aeroplanem do bieguna północnego. Nie, panowie, to nie nasz problem. My wydajemy pismo par excellence artystyczne. Czy nie tak, panie prezesie? Co mam jeszcze zrobić? Chciał pan dobrych ilustracji, proszę bardzo. Rysuje uczeń Matejki, profesor akademii. Więcej wydatków ponosić nie mogę. Żegnam pan. A czy nie można kogoś przyjąć? No powiększyć redakcję. Wszystko musi być na mojej głowie. Ciebie. Świetnie, ja mam jeszcze tylko dwa słowa do pana Borowicza. Chcę panu coś wyjaśnić. Wie pan, nasze pismo nie jest dla mnie tym samym, czym dla pana. Dla pana to oczywiście zawód, ale dla mnie, no cóż, to właściwie zabawa. Wie pan, jestem przemysłowcem, człowiekiem pracy, prawda? Tak, wiem, ale do czego pan zmierza? Robię to trochę dla żony, która nie lubi ani wsi, ani przemysłu, a przepada za nowoczesną literaturą. Pan wybaczy, ale ja nie rozumiem, po co mi pan to wszystko mówi, jaki to ma związek. Niech mi pan nie robi trudności w redakcji, dobrze? Wydawało mi się, że mamy większe ambicje. Skoro pan tak stawia sprawę... Tak, właśnie tak. Nie stać mnie, aby inni mieli ambicje za moje pieniądze. I dlatego właśnie będzie pan musiał pisać te recenzje teatralne. O co w końcu chodzi? Chodzenie do teatru to przyjemność. Żegnam pana. Do widzenia, panie Adamie. Może przyjdzie pan do nas w środę, będzie parę osób. Jeżeli znajdzie pan czas i ochotę. Mimo wszystko. Oczywiście. Z największą przyjemnością. Dziękuję za zaproszenie. To się rozzłościł mnie. Nie wiem, czemu go nie lubisz. To bardzo miły i wykształcony człowiek. Miał ciekawą przeszłość. Do wszystkiego doszedł sam, dzięki własnej emocji. Tak, słyszałem już. Sytuacja. Bankructwo. To moje własne bankructwo. Oczywiście wszyscy ucieszą się. Będą roztrząsać, czy ja byłem przez ten cały czas ślepy, głupi, czy zakochany. Prawda nie zda się na nic, opinii to nie obchodzi. Gdybyś przynajmniej umarła. Gdybyś umarła, nie wystawiłoby mnie to na tak ohydne pośmiewisko.
crazy people like me go crazy over people like you. Happy people, groovy people, easy people like me go nutty over things like you do. When we are round beneath the moon above, you have me acting like a loon. It must be love, sweet love. Crazy people, crazy people like me go crazy over people like you. Crazy over people like you. Happy people, groovy people, easy people like me go nutty over things like you do. Don't mind me if I rave along, sweet angel child. It's just the habit that I've got. You drive me wild, oh wild. Crazy people, crazy people like me go crazy over people like you. Tak, właśnie tak myślałem. Posłuchaj, Emmo, a może jednak zamieszkamy w Grabówce? Och nie, byłbym tylko nie byłbym bliżej interesów. Wiesz, jak nie znoszę wsi. Gospodarka wymaga opieki. Ja przepadam za szybkimi samochodami, a nie za bryczką. Ja jednak będę musiał jeździć tą bryczką. Ty powinieneś zająć się czymś ambitniejszym. No czym na przykład? Takim na twoją miarę. Przemysł to na wielką skalę. Może nafta, tak jak w Ameryce. Co? Widzę, że moja Emma znowu marzy o niebieskich migdałach. Dlaczego tylko zarabiać pieniądze, a nie tworzyć rzeczy wielkie i nowoczesne? Ludzie potrzebują nie tylko tartaków, fabryki oleju czy octu. A? No to chodź. Eddie, gdzie mnie ciągniesz? Chodź! Przestań, ty wariat! Mówiłaś nafta! Przemysł na wielką skalę! No to patrz. Eddie, co to jest? A, niespodzianka. To wszystko nasze. Żeby pozamykał okiennice. Idzie straszny wiatr. Co? Mówiłam ci przecież, żebyś nie czekała na mnie z obiadem. Czy pan już wrócił? A więc jednak jesteś. Jak długo masz zamiar tu pozostać?
Wróciłeś, żeby porozmawiać o pieniądzach? No, nie będziesz miała ze mną kłopotów. Znajomych nie ma co zawiadamiać. Dowiedzą się sami. Ten dom, no cóż, chyba mi go nie zabierzecie. Prawda? Należał zawsze do mojej rodziny. Zresztą nie wiem, na pewno masz dla mnie swoje propozycje. Jak zawsze. A co na to twoja matka? Czy już wie o wszystkim? Pewnie jest wreszcie zadowolona, zawsze mnie nie cierpiała. A. Jeżeli zapomniałeś czegoś, naturalnie możesz zabrać, co zechcesz. Uważaj, żebyś nie powiedział czegoś, czego nie będzie można odwołać. Tak? Więc dla ciebie słowa mogą znaczyć więcej niż fakty. Jakie fakty? To była pomyłka. Pomyłka? Wierz mi, byłam uczciwa. Do diabła z taką uczciwością. Od kiedy zaczęłaś być uczciwa? Od wczoraj? Od godziny? Od tej chwili? Przyszłaś tu, żeby powiedzieć, że byłaś uczciwa. Tak. Chciałam być wierną sobie. Przecież ty nawet nie rozumiesz, co oznacza to słowo. A mów coś. Muszę chyba coś wiedzieć, jeśli masz tutaj dalej pozostać. Nic nie mam więcej do powiedzenia. A zresztą i tak tego nie zrozumiesz. A, tak. To by się zgadzało. Uważaliście mnie za durnia, który niczego nie widzi i niczego nie rozumie. Od jak dawna mnie zdradzałaś? Nie zdradzałam cię. A to? Ten list, ten głupi list to początek i koniec wszystkiego. Koniec? O nie, ta sprawa nie ma końca. Czy ty nie pojmujesz, że ja już ci teraz nigdy nie uwierzę? A byłaś w moich oczach... Uważałem cię nieomal za świętą. Może to był błąd, bo ja jednak jestem kobietą. Powinnaś być ze mną zupełnie szczera. Powiedziałam ci już, że nic się nie zdarzyło. Nic z tego, co przypuszczasz. Wróciłam. Wróciłaś? No i co z tego? Ja mam być teraz szczęśliwy? O nic nie pytać i wszystko ma być tak jak dawniej, tak? I pewnie nadal mam przyjmować tego pana. A wy sobie będziecie dalej szczebiotać po kątach, a ja mam nic nie gadać, bo ty przecież jesteś uczciwa. On tu nie odgrywał żadnej roli, to wyłącznie moja wina. No wiesz, nie broń go. Ten facet wiecznie tu sterczał na naszych przyjęciach. Gadał i gadał. Wypijał moje koniaki, wypalał moje cygara i w końcu dobrał się do ciebie, do mojej żony! A ja cię tak kochałem. Nie wiedziałam o tym. Co? Nie wiedziałaś. Więc jak myślisz, dlaczego się z tobą ożeniłem? Może aby robić to, co się zwykle robi. A może po prostu podobało ci się moje ciało? Także zdawałaś się być całkiem zadowolona. Być może ja ci się podobałem. Coś ty w nim wiedziała. Bezczelny, zniewieściały osioł. Czy nie byłaś szczęśliwa? Nie spełniałem wszystkich twoich zachcianek. Miałaś stroje, pieniądze, biżuterię, auta, prestiż, szacunek. Nie miałaś wszystkiego? Czego ty spodziewałaś się po tym człowieku? Przecież to pentak. Przybłęda. Żigolak. Gdyby nie moje pieniądze, słyszysz? Moje pieniądze. Nawet nie spojrzałby na ciebie. Natomiast domyślam się, co ciebie w nim pociągnęło. Ta. Ty jesteś kobietą pozbawioną hamulców. Emmą,
Powiedz, co ja takiego zrobiłem, że mnie to spotkało? Nic. Ale w czym cię zawiodłem? Co chciałabyś, żebym zrobił? Też nic. Nie możesz zrobić niczego, żeby to naprawić. Nie możesz zrobić niczego, żeby to pogorszyć. Czy chcesz usłyszeć całą prawdę? Tak. Dzisiaj, kiedy zdecydowałam się odejść, napisałam ten list. To wszystko. Jak to? I nie poszłaś do niego? Dlaczego? Nie wiedziałam, jak bardzo jestem słaba. A on co? Czeka do tej pory? Czeka? Nie, to nie bywało. Czwarta nad ranem? On czeka. Najpierw oszukiwałaś mnie, a teraz zakpiłaś się z niego. Często się spotykaliście? Gdzie? Tutaj czy u niego? Ile razy byłaś z nim w łóżku? No mów, ile razy? Nie dotykaj mnie, napawasz mnie wstrętem. Na myśl, że miałabym wrócić do tego domu i rozpocząć każdy dzień od nowa, ogarnia mnie obrzydzenie. Nie mogę znieść dźwięku twego głosu, sposobu, w jakim mówisz te swoje mądre i szlachetne zdania. Jestem zimna i nieszczęśliwa. Wszystko mi jedno. Zrobiłam to, bo nie znałam jeszcze samej siebie. Co z nami teraz będzie? Po prostu. Ja odejdę. Emmo. Przecież to nie może się tak skończyć. Porozmawiajmy od początku. Mówiłaś prawdę, tak? Ale spiskowałaś z nim, prawda? Zresztą daj mi temu spokój. Powiedz mi tylko, czy ten list to było najgorsze ze wszystkiego? Najgorszy jest mój powrót. To tak jakbym skoczyła w przepaść. Co? Kochana. Boże. Emmo. Emmo, co ci jest? Kochanie. Co się stało? Zaraz. Teraz dopiero będziemy naprawdę szczęśliwi. Nigdy dotąd nie byliśmy sobie tak bliscy. Dopiero teraz zrozumiesz, co to jest małżeństwo. Wyobraź sobie, wczoraj powiedział do mnie, wiesz? Wszyscy mówią, że jesteśmy niezwykle dobranym małżeństwem. Rzeczywiście, tak o was mówią. A czy rozmawiałaś już z Edwardem? Nie, nie mam odwagi, nie mogę. Edward o niczym nie wie, nawet się nie domyśla. Ale co zamierzasz zrobić? Adam jest w rozpaczy, on czeka na twoją odpowiedź. Nie wiem, boję się. Ten człowiek poświęcił dla ciebie wszystko. Czy ty nie rozumiesz, czym wiąże się dla niego taka decyzja? A więc dobrze. Powiedz mu, żeby czekał na mnie jutro pierwszy.
Edward w tym czasie będzie w fabryce. Niech to się już stanie. Przyjdę do niego. Niech będzie gotowy do wyjazdu do Warszawy. Wszystko już przygotowane. Zarezerwował już nawet pokój w hotelu. Jeden pokój? Powiedz mu, że muszą być dwa. No wiesz, w takiej chwili obchodzą cię formy. Ja nawet nie wiem, czy go stać na trzymanie pustego pokoju. Ale mnie stać. Powiedz mu, że muszą być dwa pokoje. Jestem przecież mężatką. Muszę mieć jakiś swój adres. Kiedy się zobaczymy? Niedługo przyjadę. Nie wiem nic jeszcze. Ale muszę wrócić po rzeczy. Zabieram ze sobą tylko jedną walizkę. We wszystkim ci pomogę. Gdybyś wiedziała, jak ci zazdroszczę, Emma. Ty jesteś wolna, wolna. Pożegnajmy się, bo się rozpłaczę. Dokąd jedziemy, proszę pani? Do domu oczywiście, a dokąd mielibyśmy jechać o tej porze? Mam ci jeszcze jedną rzecz do powiedzenia. Ja się tu duszę. Po prostu duszę się. Żyjemy jak dwoje dobrze dobranych wspólników. Dosyć, Emmo. Najlepiej będzie dla nas zapomnieć. Przebaczyć i zapomnieć. Ja tego nigdy nie zapomnę. I nigdy sobie nie wybaczę. Wróciłam do tego, co proponujesz. Zostanę przy tobie, ale nic więcej z siebie dać ci nie mogę. Wiesz, Emo, chciałem ci dzisiaj kupić nowy zapas herbaty ziołowej, ale nie mieli tej, która pomaga ci na wątrobę. Natomiast była miętowa. Nie wiedziałem, czy chcesz. Na wszelki wypadek kupiłem. Steniu, zapasz pani po kolacji herbaty miętowej, bo pani coś się źle czuje. Dobrze? Emo, proszę cię. Przecież służba widzi. Kategorycznie proszę cię, opanuj się. Nic z tego, co jest pomiędzy nami, nie powinno opuścić tego domu. To prawda, ogarnęło cię jakieś szaleństwo? Panowanie nad sobą jest wszystkim. Steniu, Steniu, chodź tutaj szybko. Trzeba zmienić obrus. Widzisz, do czego doprowadziłeś? Że ja także tracę nerwy. Co cię opętało? Po 5 latach doskonałego małżeństwa nagle odejść. Czy ty w ogóle wierzyłaś, że to jest możliwe? Nie, to było niemożliwe. Cieszę się, że chociaż to rozumiesz. Ja nie mogę uwierzyć. Ty jesteś zupełnie inna niż myślałem. Patrzę na ciebie i widzę, że ty jesteś zupełnie inna. Gdy rano się budzę, wydaje mi się, że to sen. Koszmar. Ile zła kryje się pod tą piękną, anielską twarzą. No chcę ci przebaczyć, ale nie mogę. Nie mogę. A ja wcale nie proszę o wybaczenie. To straszne. Wy dwoje uknęliście spisek za moimi plecami. Tak. Spisek na moje szczęście. Spisek, który nie mógł się powieść. Przecież sama w to nie wierzyłaś.
A jednak spiskowałaś, knułaś, zmawiałaś się z nim. Posłuchaj, Edwardzie. Ty cierpisz. Nie zapomnisz tego nigdy. Dlatego gotowa jestem odejść. Wróciłam, ale przecież widzę. Lepiej będzie, jeśli odejdę. Nie! Nie, nie. Posłuchaj. Tak, cierpiałem. Cierpię i teraz tak bardzo, że gdy proponujesz rozstanie, myślę prawie, że mógłbym zrobić coś strasznego. Ale pozostaje obowiązek. To jest nasz dom. Ty i ja stanowimy jedność przed światem. Mamy obowiązek wobec bliźnich, aby się nie rozstawać, rozumiesz? Świat nie życzy sobie tego. A my stanowimy cząstkę tego świata. I tak musi pozostać na zawsze. Jak ty się trzęsiesz, żeby nie być wystawionym na pośmiewisko. Bo wiesz, że ci twoi bliźni będą się śmiać, jakkolwiek nie byłbyś skrzywdzony i nieszczęśliwy. Chcesz wszystkich oszukać. Zapewnić ich o swym niezmąconym szczęściu. Na nich ci tylko zależy, nie na mnie. To, co ja o tobie myślę, nie obchodzi ci nic. Oczywiście, że nikt. Idziemy spać. Niech Senia pozamyka wszystkie drzwi, a Opala niech spuści psy z łańcucha i wpuści do ogrodu. Halo? Halo? Halo, kto mówi? Halo? Po co każesz trzymać te biedne psy na łańcuchu? Przecież one zdziczeją. Potem biegają w nocy po ogrodzie. Szczekają, szczekają, nie dają mi spać. Trzeba pilnować domu, moja droga. Dobranoc, Edwardzie. Pozwól. Chciałbym jeszcze chwilę porozmawiać. Proszę cię. Chcę cię o coś zapytać. Nie dzisiaj, jestem zmęczona, śmiertelnie zmęczona. Emmo, słuchaj. Jestem naprawdę zadowolony, że wróciłaś. Chcę, żebyś wiedziała, że kochałem cię zawsze i kocham cię nadal. A ty... Co? Kochanie... Puść mnie. To ohydne. Nie dotykaj mnie nigdy. Tam Opala, wszystko w porządku? A tak, tylko takie były głodne, że się chciały gryźć między sobą. Niech ich pan nie drażni, bo się potem robią złe. Jeszcze mnie pogryzą. Psy muszą być złe. Surowe mięso dobrze im zrobi. Każdego, kto się tutaj zakradnie, rozerwą na kawałki. Chciałbym cię zawiadomić, że ten pan nie pracuje już w naszej redakcji. Dostał dobrą odprawę, także nie powinien czuć się skrzywdzonym. Poza tym noszę się z zamiarem całkowitej likwidacji pisma. Co o tym sądzisz? Nic nie sądzę, nie zależy mi na tym. Dlaczego?
Przecież to pismo to była twoja ambicja. Może kiedyś, dziś już nie. Tak? Skoro tak, to nie ma o czym mówić. Powiedz coś. Nie milcz tak całymi dniami. Pomóż mi uporać się z tym wszystkim. Nie zaprzeczysz chyba, że stała mi się okrutna krzywda, że... Dlaczego w tobie nie ma odrobiny żalu, skruchy, wstydu? Jednego słowa z prośbą o przebaczenie. Bo nie chcę, żebyś mi przebaczył. A czy ten twój wybaczył ci już? Mam tego dosyć. Powiedziałam ci prawdę, ale ty chcesz mnie poniżyć. Chcesz, żebym ukorzyła się przed tobą. Ale to nie nastąpi nigdy, rozumiesz? Nigdy. O nie, nie odejdziesz. Nie dopuszczę do skandalu w moim życiu. Widzę, że obecnie straciłaś panowanie nad sobą. Uspokój się. Straciłaś równowagę umysłową. Postaram ci się wytłumaczyć, o co mi chodzi. Posłuchaj. Każdy pragnie, aby jego życie było piękne i czyste, ale nie każdego na to stać. Skandal w środowisku ludzi naszej klasy wywiera fatalny wpływ na społeczeństwo, na tych wszystkich, którzy się na nas wzorują. Kiedyś, gdy staniesz się znów kobietą, którą kochałem i której wierzyłem, zrozumiesz to. Tak. To jasne. Życie wystawiło mnie na ostateczną próbę. Ale ja wywiążę się z tego. Ja z poczucia obowiązku i w nadziei twojej poprawy przebaczam ci. Nie zamierzasz znowu szaleć. Nie wiedziałem, że można się zapomnieć do tego stopnia. Masz. Wytrzyj się i umaluj. Za chwilę zejdziemy na kolację. Nikt nie powinien domyślić się czegokolwiek. Służba także. Weź się w garść.
Styniu, opowiedz mi swój dzisiejszy sen. Ja uwielbiam twoje sny. Wiesz, ona ma utajoną wyobraźnię. Czy była poczta? Nie. Czekam na zaproszenie, a ono nie nadchodzi. No, opowiedz, opowiedz. Śniło mi się, że jechałam powozem. Konie były czarne. Ja byłam pięknie ubrana. W wianku. Jechałam do ślubu. Ale nie było pana młodego. A potem pływałam na stawie. Wypadłam z łódki i to było straszne. Wciągnęły mnie lilie wodne. A potem znów śniły mi się piękne ptaki. Miały kolorowe... Co ona myśli? Ta kobieta opuściła mnie i powróciła do mnie. Dlaczego? Prawdę o tym nie dowiem się nigdy. Do śmierci. Lata będą mijać. Ona będzie tak żyć koło mnie, nigdy nie dowiem się, kim ona jest, co myśli, co tam wtedy zaszło. Ona kłamie. Żyje kłamstwem i będzie kłamać zawsze. Nigdy nie poznam jej myśli. Nigdy. Nigdy już nie będę dowierzał jej uśmiechowi. A będę ją kochał zawsze. Wobec tego wszystko inne jest bez znaczenia. Byłem głupi. Głupi. Liczy się prawda albo kłamstwo. Ona mi nigdy tego nie powie. I nigdy już nie będzie moja. Po wszystkie czasy. Czasu od chwili, gdy wróciłaś. To było wspaniałe, ten twój powrót. Ale ja... Miłość boską, co się z tobą dzieje?
Edi, kochanie. Ja nie myślałem, że... Możesz to wytrzymać. Że my... Jesteśmy... Bo ja nie mogę. Proszę pani, proszę pani. Słucham, czego chcesz? Przyszedł znowu ten pan, który chce kupić auto. Chciałby mówić z panią. Mówi, że wziąłby auto razem z szoferem. Szofer też jakby chciał odejść. Mówi, że tu nic nie ma do roboty. Powiedz temu panu, żeby już więcej nie przychodził. Auto jest nie do sprzedania. Szofer też tu zostanie. Wszystko będzie tak jak dawniej.